W dzień badania postępowanie zależy od stanu zdrowia pacjenta. Specjalista decyduje o godzinie przyjęcia ostatnich porcji leków. Na 4 godziny przed badaniem należy wstrzymać się od przyjmowania płynów, w tym także wody. Na uwagę zasługuje fakt, że proces przygotowań przebiega tak samo w każdym przypadku, więc metoda wykonania kolonoskopii nie ma tutaj znaczenia. Pacjenci chorzy przewlekle muszą pozostać w stałym kontakcie z lekarzem.